Protest przeciwko wprowadzeniu Ubera do Łodzi taksówkarze zapowiadają na 24 marca. Jak mówią, boją się tego, że nowy przewoźnik zabierze im klientów, bo przejazd tradycyjną taksówką kosztuje około 2 zł za kilometr, a Uber tylko 1,30 zł. Jeżeli zejdziemy poniżej kosztów, no niestety, albo oddamy licencję, albo przejdziemy do podziemia i będziemy jeździć w podziemiu. I powołują się na sytuację w Krakowie i Warszawie, gdzie po wprowadzeniu Ubera sytuacja taksówkarzy się pogorszyła. Koledzy ze związków opowiadają, że no za późno zaczęli troszeczkę reagować na to i mają duży problem. Jest to też w Krakowie, jest to też w Katowicach. Zdaniem taksówkarzy konkurencja jest nieuczciwa, bo kierowcą Ubera może zostać każdy. Nie trzeba inwestować w licencję ani zdawać egzaminów z topografii miasta. Na dzień dzisiejszy wiemy, że nie potrzebują żadnego egzaminu, żadnej licencji. My musimy tą licencję wykupić, zrobić egzamin. Dlaczego ja, pracując, wykonując ten zawód, mam płacić już bardzo wysoki ZUS w tym kraju, podatek, proszę pana, robić wszystkie badania, skoro ten sam zawód ktoś robi bez badań lekarskich, bez ZUS-u, bez płacenia podatków? Jak twierdzą taksówkarze, kierowcy Ubera pracują nielegalnie, dlatego powinni być ścigani i karani. Innego zdania są przedstawiciele firmy, którzy tłumaczą, że kierowców dokładnie sprawdzają i wymagają od nich prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba, która chciałaby świadczyć swoje usługi przez naszą platformę, jest przez nas bardzo dokładnie weryfikowana. Pierwsza bardzo istotna rzecz to jest to, że każdy kierowca, każdy partner musi mieć działalność gospodarczą, płacić podatki i odprowadzać ZUS. Także nie ma tutaj mowy o żadnej szarej strefie. Zdaniem polskich przedstawicieli Ubera ta forma transportu nie jest i nie zamierza być konkurencją dla tradycyjnych taksówek. Uber jest przede wszystkim alternatywą, jest jeszcze jedną opcją, z której konsument może skorzystać i którą może wybrać. Kontrolą legalności przewozów zajmuje się Inspekcja Transportu Drogowego, która zapowiada, że kierowcom Ubera będzie się przyglądać. Jeżeli dotrą do nas sygnały, że takie przewozy są wykonywane i są one wykonywane niezgodnie z przepisami, na pewno takie kontrole będziemy przeprowadzać. Uber powstał w 2009 roku w Kalifornii. Aplikacja umożliwia zamówienie samochodu pod konkretny adres i śledzenie go na mapie. Automatycznie pobiera też opłatę za kurs, obciążając kartę kredytową klienta. Uber działa w kilkudziesięciu krajach na świecie. W Polsce z aplikacji można już korzystać w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.